Dzień dobry, witamy na webinarium Praca w parach i grupach. Jeszcze poczekamy, żeby wszyscy weszli. Jeszcze trochę, dopiero połowa nas jest. Jeszcze chwilę poczekamy, żeby weszły wszystkie osoby. No. Dzień dobry, witam na webinarium na temat pracy w parach i grupach. Na ten temat opowie nam Bernardeta Czerkawska, nasza ekspertka w projekcie, trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczycielka języka polskiego i historii. Webinarium zrealizowane jest w ramach projektu Szkoła dla Innowatora, a projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerami projektu są Szkoła Edukacji i Stowarzyszenie WIS Radowa Małego. Projekt wspierają firma Deloitte i Stowarzyszenie i Fundacja Zwolnieni z Teorii. Przypomnę, że jesteśmy w trybie webinar. To znaczy, że my Was nie widzimy i nie słyszymy. Jeśli chcecie się z nami skomunikować, prosimy o pisanie na czacie. Ikonka czatu jest na dole ekranu, ale widzę, że już wszyscy korzystają, bo są wiadomości. Proszę o zaznaczenie opcji All Panelists and Attendees. To wtedy wszyscy paneliści i wszyscy uczestnicy będą widzieli Wasze wpisy. Przypomnę, że webinarium jest nagrywane. Nagranie zostanie udostępnione w przyszłym tygodniu. Będzie je można zobaczyć na YouTubie na kanale Centrum Edukacji Obywatelskiej. Webinarium potrwa około 1,5 godziny, czyli do godziny 16:30. Jeśli ktoś by stracił w międzyczasie połączenie, to można wrócić do nas za pomocą linku, który otrzymaliście po rejestracji. I jeszcze warto, przypomnę, że warto mieć telefon przy sobie, bo będzie potrzebny do ciekawej pracy, oraz kartkę papieru i długopis. Oddaję głos Bernardecie Czerkawskiej. Zapraszamy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Brzeg wita, naprawdę jestem zawsze wzruszona, jak widzę brzeg, bo jak już kiedyś mówiłam, to moja teściowa tam mieszka. Więc moje wzruszenie jest ogromne. Witam bardzo serdecznie. Generalnie Ewa powiedziała o mnie zawodowo niemalże wszystko, a czego nie dopowiedziała, to jeszcze na pewno będzie czas, żeby Wam opowiadać. Jest i Białystok, czyli tak, dzień dobry, czyli szkoła, którą się opiekuję i niebawem się zobaczymy też na Zoomie. A dzisiaj moja rola porozmawiać z Wami o pracy w parach i grupach. Generalnie będziemy się skupiać bardziej na pracy w parach, a w grupach też będziemy sobie zahaczać. Już będę szarowała mój ekran, żebyście zobaczyli sobie, co tu ja dla Was przygotowałam. Okay. Dobra. Powinno się wszystko udać. Ewa kiwa głową, że się udało, czyli jest wszystko dobrze. Nie będę widziała w tej chwili Wasz czatu, czyli cokolwiek piszecie. To tak jak już wiecie, na innych webinarach dziewczyny wyłapują wszystkie pytania, które macie do mnie, być może na które nie odpowiem w międzyczasie. A dzisiejsze moje spotkanie chciałabym poświęcić, chyba mi się już tutaj coś... na pracę w parach, na praktykę, którą znacie już albo ze spotkania w Warszawie, albo z kursu internetowego. Praca w parach, jakbym tak mogła powiedzieć, wszystkie praktyki są ważne. Będę o nich chwilkę dzisiaj mówiła. Natomiast praca w parach jest taką praktyką dla mnie, która, wiecie, mogę powiedzieć, że jestem wyznawczynią takiej interaktywnej metody. Praca w parach, praca w grupach, bardzo ważny sposób, metoda, technika, w zależności od tego, jaką semantyką tutaj podejdziemy. 1,5 godziny na szkolenie na żywo powiedziałabym, że dramatycznie mało. Na webinarium nie wiem. Będę się oczywiście starała trzymać 16:30, szanując Wasz czas i naprawdę wielkie, wielkie ukłony, że jesteście i to w takiej liczbie i chcecie słuchać. I tak naprawdę mogłabym zadać pytanie, ale Was nie widzę. Na ilu webinarach
byliście w ciągu ostatnich 10 dni. Czy tak jest, że co dzień to jakiś webinar, bo też mam takie poczucie, że szkoła funkcjonuje, właściwie nauczyciele od webinaru do webinaru. Co dzisiaj z Wami? No więc ta refleksja nad rolą uczenia się. Troszeczkę chcę wyjść od badań poświęconych efektywności stosowania uczenia się w parach. Tych badań jest bardzo, bardzo wiele, ja się skupię na bardzo konkretnych i bardzo bym chciała wymienić się z Wami doświadczeniami pracy w parach, właśnie w pracy w szkole. No i teraz ta nowa historia, czyli edukacja zdalna. Nie będę tutaj poświęcała jakaś bardzo dużo czasu, bo jednak wierzę, że wrócimy do szkół i lada moment będziemy, no od września ten moment, pracować z uczniami, więc na pewno jakiś kawałek poświęcimy sobie też na edukację zdalną. Ponieważ webinarium ma swoje ograniczenia, czyli właśnie ja Was nie widzę, Wy mnie widzicie i mam nadzieję, że reagujecie, bo tylko widzę, ile przybywa odpowiedzi. Tak jak Ewa mówiła, być może gdzieś Was kogoś wyrzuci, to spokojnie sobie wracacie. Rzeczy, które będę Wam pokazywała na slajdach, a będę chciała Was zachęcić do takiej bardziej interaktywnej pracy, też nie denerwujemy się, nie stresujemy się, internet nam umożliwia spotkanie, ale internet niesie swoje ograniczenia, czyli moja prędkość internetu nie równa się Waszej prędkości internetu i gdzieś dajemy sobie czas na to, żeby wszystko przepłynęło. Ja jestem z Mazowsza, więc wysyłam dobre fluidy w każdy koniec, jak słyszę Świnoujście, wiecie, to tam, o matko, więc dużo dobrych fluidów, mam nadzieję, że popłynie przez internet. I tak jak Ewa mówiła, kartka i długopis. Oczywiście, jeśli ktoś powie, tam pomyślę sobie o czymś tam, to też jest w porządku, tylko też wierzę, że jak sobie coś zanotujemy, to też możemy ułożyć sobie myśli, ale to oczywiście sami zarządzacie sobie tą energią i Waszą aktywnością. Nasza prezentacja będzie się działa na Mentimeterze. Jeśli ktoś z Was pracował, to wszystko wie, a jeśli nie pracował, to chwilka na zasady. Jest potrzebny telefon, na którym będziecie cały czas obecni. Podejrzewam, że wiecie, i tak jest telefon w użyciu i w międzyczasie sobie szerujecie różne rzeczy nawzajem, albo jeśli nie macie telefonu, to po prostu karta w przeglądarce gdzieś tam obok. Wchodzicie na stronę menti.com i wpisujecie kod 385199 i to jest kod, który będzie jest naszym kodem na najbliższe 1,5 godziny. Jeśli się zdarzy, że coś Wam się wydarzy z telefonem, to spokojnie wchodzicie na tę stronę i z powrotem jesteście razem z tym kodem. Znów go wpisujemy. Więc chwilka na to, żeby też na kartce sobie gdzieś tam zanotować i żebyście sobie weszli. Ja spokojnie na Was czekam. Mentimeter służy temu, że ja zadaję Wam pytanie, a Wy mi odpowiadacie w różnej formie. Starałam się przygotować różne formy pytań, żeby to było też dla Was atrakcyjne. A dla mnie cenne jest to, że dostaję za 3 sekundy odpowiedź ze Szczecina, z brzegu Białegostoku, Lubelszczyzny, Łodzi, Podkarpacia, Małopolski, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i innych województw, które sprawdzałam. Więc będziecie też widzieli to, co ja Wam udostępniam, więc teraz zachęcam, rozgrzewkowo sobie traktujemy parę slajdów, tak żeby się pobawić trochę. Co jest Twoją mocą, czyli w której uczysz klasie? Zapraszam do zaznaczenia. Póki co nie widzę. Za każdym razem, kiedy odpowiadacie, jeśli macie na polski, Wam wrzuca przeglądarka, to po prostu dajecie zatwierdź albo dołącz, a jeśli macie po angielsku, to oczywiście submit i wtedy od razu mi się ładuje ta odpowiedź. O, jest edukacja wczesnoszkolna, tak się zastanawiałam, czy mamy kogoś. Okej. Jeszcze osoby odpowiadają. No, widzę, że zdecydowanie, jak widzicie zresztą, klasy 4-8 przeważają, ze szkoły ponadpodstawowej są 3 osoby, edukacja wczesnoszkolna, honorowo mamy osobę, która reprezentuje, przynajmniej tę osobę, która się wypowiedziała. Razem ze mną, jak ja zmienię slajd, to Wy też będziecie widzieć ten slajd aktualny, więc też nie będziecie mogli wybiegać do przodu, dopóki ja nie ukończę, jest edukacja wczesnoszkolna więcej. Zapraszam, jeśli komuś się dopiero teraz udaje.
wejść, więc też będziecie widzieć to, co ja mam na slajdzie i też to się Wam wyświetla na telefonie. Nawet jeśli to nie jest pytanie, to będzie Wam się to wyświetlało. Cała prezentacja oczywiście będzie później dla Was razem z tymi rezultatami, czyli też sobie trochę będziemy robić badanie edukacyjne w czasie naszego webinaru. Zachęcam Was, żeby dokładnie najpierw przeczytać pytanie, bo czasem jest tak, że można udzielić jednej odpowiedzi, a czasem kilku, więc dajcie sobie chwilę na przeczytanie, chociaż ja wiem, że jest radość z klikania, bo już to z dziećmi przetrenowałam i 1000 razy proszę przeczytajcie pytania, a potem jest ojej, można było 3 odpowiedzi, więc zachęcam Was do takiego, wiecie, popołudniowego flow, najpierw przeczytajcie, ja też będę tłumaczyła i na spokojnie będziecie zaznaczać. Ponieważ jeszcze się chwilkę osoby zaznaczają. Słuchajcie, to jest też tak, że internet, jak już mówiłam, nam różnie działa, więc jak pójdę do następnego i nie odznaczy się Wasze, to nie rozpaczajcie, nie miejcie mi tego za złe, łapiemy jak gdyby taki puls grupy, a niekoniecznie każda osoba musi odpowiedzieć, dobrze? Na ten moment mam 2 osoby z edukacji wczesnoszkolnej, mam 3 osoby ze szkoły ponadpodstawowej i klasy 4-8, 85 osób, a więc... Nie chcę powiedzieć miażdżąca większość, no ale większość. Dobrze, pójdźmy do drugiego pytania. No właśnie to, z której części Polski nas pozdrawiacie? Troszeczkę na czacie już się działo. Zachęcam do poczytania opisów, ponieważ starałam się w opisach zawrzeć ewentualne województwa. I zobaczymy, które województwo tutaj nas, czy która część Polski, bo czasem 2 województwa są w nazwie, więc zapraszam. Patrzę, jakie są rozkłady. Jak jestem żaba, wiecie, to jestem na pograniczu Lubelszczyzny i centralnej Polski. Jestem z Garwolina i dlatego tak trochę tu, trochę tu. No dobrze, chyba mamy, czyli najwięcej osób centralna Polska, łódzkie, mazowieckie. Sporo osób wschodnie rubieże, czyli tutaj akurat zaznaczyłam podlaskie i podkarpackie. Po 10 osób, czyli porówno morze, jeziora, lubuskie, bardzo, 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 bardzo zielony zachód, bardzo zielony zachód. 7 osób mamy z Opolszczyzny, a już podlaskie i podkarpackie 13 osób, dobra. No dobrze, pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich. O, Małopolska jeszcze z Tatr dochodzi, łączę. O, proszę, lubuskie, nie odpuszcza. Dobra, to teraz kolejne pytanie rozgrzewkowe cały czas. Czy udało Ci się wskoczyć do pędzącego pociągu Szkoły dla Innowatora? Czyli czy braliście, tak, brałam udział w szkoleniu w Warszawie, nie odwołano i ja też mogłabym się tutaj podpisać, bo też jestem trenerką, której odwołano szkolenie. Zapraszam, żebym sobie zobaczyła, jaką mamy strukturę. Niemalże pół na pół. Dobrze. Jest to dla mnie ważne pytanie, ponieważ część z Was na warsztacie tym na żywo miała zajęcia o rozmowach w parach. Wszyscy braliście udział i bierzecie udział w kursie internetowym. Więc też zachęcam do takiego, będzie moment do dzielenia się doświadczeniem i zachęcam Was do takiej otwartości, do dzielenia się i szukania być może inspiracji. No dobrze, idziemy dalej. Na chwilkę zostawiamy Mentimeter, na chwilkę. Ponieważ mamy pracę w parach, więc moim marzeniem byłoby, żeby ta praca w parach się wydarzyła między Wami. I sprawdzałam tę możliwość, ale dziewczyny tutaj, wiecie, guru, kohosty, hosty, nie znalazły takiej opcji, żeby na webinarze można było pracować w parze. Natomiast na Zoom, jak jesteśmy na lekcji, na warsztatach, taka możliwość oczywiście jest i o tej pracy też będę troszkę mówiła. Niestety nie doświadczycie jej, ponieważ webinar rządzi się swoimi prawami. W związku z czym wprowadziłam zasadę, która się nazywa Ja Para i teraz ja będę parą wszystkich Was
wszystkich osób, tak traktujcie mnie. Będę Was zachęcała do wypowiedzi, ja się będę dzieliła, dopóki mi dziewczyny nie zabiorą głosu. Natomiast będę też zapraszała Was do tego, żebyście wchodzili w interakcję. Oczywiście ja jestem tutaj, nazwijmy to, tym symbolem takiej pary, ale im więcej sobie wrzucimy różnych wątków, różnych myśli, przemyśleń, tym więcej sobie razem skorzystamy z tych naszych doświadczeń i ja też będę wiedziała bardziej, na jaki temat rozmawiam, będę się kierowała tymi Waszymi wyborami. Tyle, jeśli bym powiedziała o zasadach, ale może jeszcze przećwiczmy sobie ja parę, bo oczywiście łatwo zadać pytanie jakościowe, ilościowe, czyli kto skąd, ale pojawią się też pytania, nazwijmy to jakościowe, czyli takie gdzieś pytające Was o opinię. I teraz dwa takie pytania, trochę na rozgrzewkę, ponieważ nauczyciele teraz się szkolą wszędzie, to prośba, żebyście napisali, czego nauczyliście się przez ostatnie tygodnie, myślę tutaj oczywiście o pandemii, a i to, żebyście zmieścili w jakimś jednym słowie. Zobaczymy, w którym kierunku nauczyciele Szkoły Innowatora podryfowali. I zapraszam do udostępniania. Mniej znaczy więcej. Okej. Okay. Surfowania w necie. Okej. Zdanie nauczę cierpliwości, Zoom. Geniali, ciekawe. Relaksacji, idę w to. Narzędzia zdalne, super. Już zaraz nam się znowu załadują. Office 365, czyli rozumiem, że jesteście ninja. I to jest cały czas dla Was ten. Dobrze, słuchajcie, tyle na razie mi tutaj wrzuca. To jest jedna znowu z możliwości. I teraz kolejne pytanie. Ale fajnie. Kolejne pytanie. I teraz już będzie jeszcze inna wersja. Teraz w jednym słowie, skupcie się, myślicie sobie, czego oczekujecie od tego spotkania. Teraz już na serio. I zapraszam do tego jednego słowa. Tworzy nam się chmura słów, chmura pomysłów. Im większe litery, tym częściej pojawia się odpowiedź. Okay? Czyli na pierwszą gdzieś tam widzimy inspiracji pomysłów. Konkrety są duże, metody. Czekamy spokojnie. Dobra, chciałam powiedzieć, że chyba przestało. Tak, inspiracje i pomysły są bardzo duże i pomysły są również w różnych, w zależności od tego, czy pisaliście pomysły czy pomysłów, to on oczywiście inaczej odczytuję. Dużo konkretów widzę i konkrety mamy do konkretnych pomysłów, skuteczności, zrozumienia, współpraca, patrzę też na tak zwane obrzeża, bodźca, nowości, spokoju, wsparcia. Inspiracji do działania, przepraszam, jeśli dziwne miny robię, ale próbuję odczytać, ciekawych rozwiązań, informacji, dobrych rad, pomysłów, no dobra, pomysły i konkrety, i metody. Dobrze, to idziemy dalej, dobrze? O pracy w parach jest bardzo, bardzo dużo publikacji. Ja tak, żeby tak, wiecie, się podeprzeć na czymś i mówić konkretnie, piszę Wam, z czego głównie korzystałam. Czyli to jest John Hattie, widoczne uczenie dla nauczycieli, który jest zbiorem tysiąca badań i nie będę więcej jakby w to wchodziła. Bardzo taką na temat praktyki pracy w parach publikację Danusia Sterna Uczę się w szkole i tam są strategie oceniania kształtującego i właśnie praca w parach jako druga strategia, organizowanie dyskusji jest potężną publikacją. Ja osobiście bardzo cenię sobie Roberta Marciano Sztukę i teoria skutecznego uczenia się, ale na potrzeby spotkania razem z Wami też zerknęłam do badań z ewaluacji zewnętrznej. Tutaj celowo postawiłam uśmiech, ponieważ jestem ciekawa, jak te badania w tej chwili wyglądają. No ale takie dane świeże, bo sprzed 3 dni udało nam się z platformy uzyskać. Tu podziękowanie dla naszego ewaluatora Bartka Walczaka, który pomógł mi je zdobyć z platformy. To przyjdzie moment, że o nich porozmawiamy. Bardzo bym chciała, żebyśmy pomyśleli sobie od punktu wyjścia, gdzie jesteśmy, jak jest troszeczkę, do czego zmierzamy, jaka jest wartość pracy w parach i dopiero wtedy porozmawiali o pomysłach. Tak?
No właśnie, no i teraz ta kartka i długopis mityczna, o którą poprosiłam, ponieważ gdzieś tam wierzę też, że uczymy się przez doświadczenie. Chciałabym Was poprosić, żebyście zastanowili się nad czym się nauczyliście. Być może to jest to świeże doświadczenie, czyli ten tik, który gdzieś tam się pojawiał, a być może jest to coś innego, nie wiem, ugotowanie bigosu na przykład, a może na o tym, czego się nauczyłam. Tutaj jakiejś konkretnej umiejętności. I poproszę Was, żebyście na kartce po pierwsze napisali tę umiejętność i spróbowali złapać takie kroki. Kolejne kroki od początku nauki do upewnienia się, że już umiem robić daną rzecz. Spróbujcie złapać sobie 2, 3, może 4 kroki. Dobrze? Chwilka dla Was na to, żeby sobie pomyśleć. I łyk herbaty dla prowadzącej. I kohostów. I uczestniczek i uczestników też oczywiście. Spróbuję wytrwać minutę w ciszy. Tutaj oczywiście ideałem byłoby, gdybyście mogli w parze sobie o tym porozmawiać nawzajem, jak to u Was było, ale nie mamy ideału, więc korzystamy z tego, co mamy. 3, 4 kroki. Okay? Jedna z najtrudniejszych minut dla mnie. Dwie minutki. Mam nadzieję, że to jest ok dla Was. Popatrzcie. Tutaj napisałam 5 etapów uczenia się, które występują w różnych teoriach. Czy to weźmiemy sobie teorię z konstruktywizmu, czy weźmiemy sobie tam uświadomione, nieuświadomione kompetencje, różnie mają rozpisane. Ja rozpisałam to na 5, które się najczęściej w tych teoriach pojawiają. Mamy uświadomienie sobie potrzeby nauki, tak? Muszę się tego nauczyć, tudzież chcę się tego nauczyć. Drugie. Określam, co umiem, czego nie umiem. Trochę określam zasoby, tak? Czyli że powiedzmy, że trzymajmy się tego bigosu nieszczęsnego, że no dobra, umiem gotować, nie wiem, kapustek z koperkiem, kompletnie nie wiem, jak łączyć to z mięsem, wymyślam. Później jest taki etap podpatrywania innych, tak to się nazywa, czyli albo patrzę sobie na mojego nauczyciela, albo mówię do mojej mamy, jak ty to robisz, tudzież do babci, albo szukam w przepisach, raczej sama nie wymyślam, dopiero jak już jestem pewna czegoś, to mogę wymyślać. Następnie ćwiczę proste sytuacje, tudzież zadania edukacyjne, jeśli mówimy o zadaniach edukacyjnych i wreszcie skomplikowane sytuacje i tutaj już właśnie to jest to eksperymentowanie. Popatrzcie na swoje kroki i spróbujcie sobie gdzieś tam zakreślić albo pomyśleć, jeśli nie pisaliście, które z tych kroków były w Waszym uczeniu się. Czy na ile Wy w Waszym doświadczeniu jesteście blisko teorii? Okay. I jeśli mamy, to zapraszam Was na Mentimeter i żebyście zaznaczyli wszystkie te, które u Was wystąpiły. Uwaga, kilka możliwych odpowiedzi. Fajnie to wygląda.
Tak nam się chyba tutaj kształtuje koło 70 osób, które odpowiada. Jeszcze chwilka rośnie. Wspaniałe badanie statystyczne. Okej. Okay. Kto tam jeszcze potrzebuje sobie, jeszcze nie zaznaczył, to oczywiście cały czas zapraszam. Popatrzcie, jak nam się kształtują te wyniki. Mamy 78 osób na ten moment, które odpowiedziały. Różnie oczywiście zaznaczaliście. Najczęściej, znaczy tak, w ogóle wystąpiły wszystkie, tak? Nie ma tak, że któryś element nie występuje. Najczęściej występuje ćwiczenie w prostych sytuacjach, razem z podpatrywaniem i razem z uświadamianiem sobie potrzeby uczenia się. Ciut jak gdyby mniej, ale to ciut mniej, no to jest tam nie ma nawet 20. To jest określenie tego, co umiem i sprawdzanie po tych sytuacjach trudnych. Czyli popatrzcie, pierwszy krok to jest nic innego jak motywacja. Chcę się tego nauczyć. To mi jest potrzebne. Określanie zasobów, czyli tego punktu wyjścia, skąd chcę wyjść. Czasem potrzebujemy sobie powiedzieć, a czasem nie, ale to czasem jest mniejsze. Częściej potrzebujemy sobie popatrzeć na te nasze zasoby. W przypadku TIK, tak, mam komputer, mam, nie wiem, Facebooka, obsługuję coś tam, to może mi się uda. Zobaczcie, że no niewiele, ale podpatrywanie innych. Nie uczę się samotnie. Nie, gdybym uczyła się samotnie, byłabym odkrywcą. Natomiast muszę mieć kogoś, kogo mogę zobaczyć, jak on się uczy, zobaczyć jego efekt pracy. Dopiero się sama uczę i zawsze robię najpierw małe kroki. Nikt nie zaczyna od, no chyba, że jest to pływanie i cudowna sprawa, że ktoś jednak się uratuje, ale to są raczej ekstremalne sytuacje. Jak się uczymy, wybieramy te małe kroki, bardzo bezpieczne dla nas, tak żebyśmy mogli dojść dalej. Niektórzy dochodzą dalej i mają skomplikowane sytuacje. Niektórzy nie potrzebują sprawdzać na sytuacjach, a niektórzy być może tak nie nazywani. Te etapy uczenia się, tak jak sobie zobaczyliście je u siebie, żeby zaszło efektywne nauczanie w klasie, też muszą zajść. Tak naprawdę na każdej lekcji powinny mieć miejsce, powinno być miejsce, przestrzeń, czas zaplanowany przez nauczyciela na te etapy uczenia się. Oczywiście tutaj będziemy sobie rozmawiać o różnych trudnościach, jakie są i czasem nie da się tak, żeby to było na jednej lekcji, czasem myślimy o jakimś dziale, ale ważna jest refleksja nauczyciela, czy ja rozmawiam z nauczycielami, z uczniami na temat tego, po co jest im ta nauka. Nie po to, żeby na egzaminie było, bo już wiemy, że te egzaminy trochę popłynęły w tym roku, więc argument nam troszeczkę ucieka z rączki. Jak wzbudzić to, że to jest dla nich ważne, że na przykład wiedza o Napoleonie Bonaparte, którą dzisiaj dzielnie tłumaczyłam w klasie 6C, no jest ich uświadomioną potrzebą uczenia się i że oni naprawdę potrzebują wiedzieć, w którym roku został wprowadzony kodeks Napoleona. To oczywiście prześmiewczo trochę mówię, tak, ale wzbudzenie tej motywacji szalenie trudne i szalenie ważne. No i w jaki sposób podpatrywać innych? Na co mam czas na lekcję, a na co nie mam czasu na lekcję? I teraz prośba do Was i chwila właśnie takiej refleksji. Które etapy uczenia się najczęściej według Ciebie występują na lekcji? Nie na Waszej, tylko tak jak w ogóle wiecie, jak funkcjonuje, nazwijmy to, polski system. Może macie dzieci u siebie w domu, właśnie wysłane do babci jak moje. Wszelkie doświadczenia, jakie macie, dobrze? Jakie etapy uczenia się według Was najczęściej występują w szkole? Zapraszam. Ciekawe schodki nam się tworzą, co? Pytanie, czy jesteśmy zaskoczeni tymi wynikami? 380 osób. Zapraszam do zaznaczenia, kto jeszcze odpowiada. A ja już w międzyczasie będę komentowała. 72 osoby widzi 3, a widzi, że 4. Widzi, że najczęściej jest ćwiczenie w prostych sytuacjach. Ja Was tam prosiłam już nie o wszystkie możliwe odpowiedzi. Jest w prostych sytuacjach. Najrzadziej jest uświadamianie sobie potrzeby. A to jest pierwszy krok.
Nie powiem, że do zakochania jest potrzebny pierwszy krok, ale żeby zaszło uczenie się, ta motywacja, po co mi to jest strasznie ważne. Bardzo dużo jest podpatrywania innych i to na pewno się dzieje, chociażby przez tak nauczyciel tłumaczy, albo jak pokazujemy różne prace, jak rozwiązujemy z dziećmi. Określanie, co umiem, czego nie umiem, tutaj bardzo mocno, jeśli jesteście w ocenianiu kształtującym, oczywiście kryteria sukcesu, tudzież na co bezu. Zobaczcie, że też rzadko ćwiczenie w skomplikowanych sytuacjach. A pamiętajmy to, czego uczniowie się najbardziej obawiają, jeśli myślimy o egzaminach, że egzaminy to są tymi skomplikowanymi zadaniami. Dlatego często uczniowie mają problem ze skomplikowanymi, bo my jak gdyby do nich nie dochodzimy. My nie dochodzimy do takich zadań, które są zadaniami trudnymi, mają kilka jakichś tam umiejętności na siebie nałożonych. Mogłabym teraz, może szkoda, że nie zadałam pytania, czy Was zaskakują te wyniki, czy nie zaskakują. No ale tak, generalnie to, co tutaj pokazaliście, Wy jako zacna grupa nauczycieli, nauczycielek ze szkoły dla innowatora, tak potwierdzają też badania, że najczęściej po prostu jest robota do zrobienia, ćwiczymy. Nie wiadomo po co, nie wiadomo na co, ale lecimy, ćwiczymy, jest do zrobienia orzeczenia i podmioty, podmiot, orzeczenie i już. I dzieci idą w to, tak? Raczej mamy takie doświadczenia, że dzieci w to idą. Jak myślę sobie o klasie 20-25-osobowej, no to tam 3-4 osoby gdzieś odpadają na dzień dobry, bo nie wiedzą, co to jest czasownik i rzeczownik, w związku z czym już z nami nie nadążają, a jeszcze po drodze możemy pogubić dzieci, jeśli nie rozmawiamy z nimi o potrzebie uczenia się. Dobra. Kolejną rzeczą, taką kawałkiem, którym chciałam Wam tutaj wrzucić, zanim znów przejdziemy do rozmowy w parach, coś, co jakoś dla mnie było takim milowym krokiem, jak myślę sobie o sobie jako o nauczycielce, to hasło głębokość przetwarzania. Ja tutaj sobie tak dałam z uśmiechem głębia wiedzy. Mamy jak gdyby takie trzy poziomy przetwarzania i jeśli myślimy sobie o taksonomii, czy pana Niemierki, czy pana Bluma, czy kogo tam gdzieś tam lubicie, nieważne, to jesteśmy w tej głębokości przetwarzania, a jakbym miała pomyśleć o szkole, to jest tak trochę ile razy przerobiliśmy dany temat. Mamy wiedzę, czyli ten taki pierwszy jakiś tam podstawowy, mamy rozumienie i na koniec świadome wykorzystanie, czyli ja wiem, z czego korzystam, z czego nie korzystam i umiem wyjaśnić, dlaczego teraz na przykład z tej wiedzy nie chcę korzystać. To jest mniej więcej, wiecie, tak jak ja sobie myślę jako o sobie, o nauczycielce. Jak dzieciom imponuje dzisiaj, że tak świetnie znam na przykład imię słowy i w nocy o północy umiem powiedzieć końcówki nynany, tyta, te, oncy, onca, uszy, przy i tak dalej. Jak mnie ktoś zapytał w 8 klasie, czyli jak miałam 15 lat, to nie byłam taka mądra i ciągle się myliłam, ale po tylu latach w szkole ja już tak głęboko przetworzyłam wiedzę o imię słowa, że naprawdę można mnie budzić w nocy o północy i ja umiem. I to jest oczywiście znowu tak z żartem opowiadam, no ale to jest tak trochę, jeśli damy szansę dzieciom ileś razy przetworzyć na poziomie różnych ćwiczeń, to te dzieci wiedzą, umieją, potrafią i tak dalej. No ale wiemy, że szkoła ma różne bolączki, więc kroki, etapy nauczania to jest jak gdyby pierwsza myśl, którą chciałam się gdzieś tutaj z Wami złapać. A druga rzecz, głębia wiedzy, głębokość przetwarzania. Na ile głęboko przetwarzamy? Głębokość przetwarzania równa się czas. Na ile, jak na przykład, nie wiem, omawiamy lektury, jak omawiamy tego nieszczęsnego Napoleona Bonaparte, czy to jest w podstawie programowej, czy to już wykracza za podstawę programową, czy realizuje podręcznik, czy realizuje podstawę programową i tak dalej, i tak dalej. To więc jak gdyby taka druga myśl inspiracyjna. A teraz chciałabym, żebyście cały czas w tym duchu, jak jest, patrzę sobie na zegarek, zerknęli sobie na badania z polskiej szkoły. To są właśnie te z ewaluacji zewnętrznej. To są dane, które ściągnęłam, znaczy nie ja ściągnęłam, ale otrzymałam z platformy ewaluacji zewnętrznej z poniedziałku. I to są badania, które jak gdyby jakieś tam pytania się zmieniały i to jest akurat forma pytania, która jest od 1 listopada 2017 roku, czyli powiedzmy 3 lata hula sobie, no prawie 3 lata hula sobie pytanie. To jest obserwacja. Czyli jest pani wizytatorka, tudzież pan wizytator obserwuje lekcję i ma za zadanie zaobserwować.
czy nauczyciel stwarza możliwości, aby uczniowie mogli się od siebie uczyć nawzajem. 80% odpowiedzi mówi, że tak, nauczyciel stwarza wszystkim uczniom, 12% większości uczniów, no to czyli umówmy się, to jest naprawdę 90 parę procent lekcji obserwowanych przez wizytatorów, to są lekcje, w których nauczyciel stwarza możliwość uczniom uczenia się od siebie nawzajem w pracy w parach. Tu mamy 3700, no więcej nawet, 3778 zaobserwowanych lekcji przez 3 lata. Taką daną, czyli mamy lekcję, jeśli mieliście ewaluację zewnętrzną i mieliście przyjemność gościć u siebie wizytatora lub wizytatorkę, no to też pewnie zapewne wcześniej wiedzieliście, że on będzie, wiedzieliście, co będzie sprawdzał, więc jeśli były procesy edukacyjne badane, więc wiedzieliście, że będą zwracać uwagę na rozmowach w parach, więc być może też poprowadziliście taką rozmowę. Dwa następne pytania to są pytania do uczniów. I to są pytania do uczniów w klasach nieobserwowanych. Pierwsze jest pytanie. Wykonujemy wspólnie zadania wymyślone przez siebie lub przez innych uczniów. I tutaj jak popatrzycie sobie, to już są dane ciut inne, czyli 30% mówi na mniej niż połowie lekcji, 26% na żadnej lekcji, czyli ponad połowa mówi, że to się dzieje generalnie rzadko. Tak? Druga połowa mówi, no zdarza się, tak żeby na każdej lekcji, na wszystkich lekcji to powiedzmy 7%. I ostatnie pytanie, w wątku jak jest, tak trochę je wrzuciłam myśląc też o informacji zwrotnej. Nauczyciel prosi nas, byśmy nawzajem oceniali swoje prace wypowiedzi. Tu jest ciut lepiej niż z pracą w parach i mamy 35% mówi, że nie, że to się nie wydarza, 16%, że się nie wydarza, ale mamy mniej więcej taką, no niecałą połowę, która mówi, że to się wydarza na wszystkich lekcjach mało, najwięcej jak gdyby na większości lekcji możemy nawzajem oceniać swoją pracę. Czyli taki jak gdyby mamy teraz taki wątek, dlaczego tak jest? Przyjrzałam się różnym badaniom i ponieważ praca w parach równa się czas, tak, że my musimy dać uczniom czas na to, że oni rozmawiają w tych parach, to chciałabym Was teraz zaprosić do tego, żeby pomyśleć właśnie o tym czasie. Kontrowersyjne pytanie zaraz zadam na webinarze, na którym mówię głównie ja, więc że tak powiem, mało modelująca sytuacja, ale poproszę Was, zapraszam Was na Mentimeter. I takie pytanie, jak myślicie, ile czasu na lekcji nauczyciel poświęca na mówienie, mówienie przez siebie i nowych treści, i starych treści, i tego, co nie wiem, wychowawczo może trzeba coś przekazać. Macie tam różne skale. Zapraszam. Mamy 87 osób, więc myślę, że już jeszcze kolejni, już mamy jakieś tak. Znów pytanie, czy nas zaskakuje, czy nas nie zaskakuje ten wykres, który się pojawia. Badacze mówią, że jak gdyby największy problem w edukacji na całym świecie, nie tylko w Polsce, to jest taki, że nauczyciele bardzo dużo mówią i taką granicą jest 80%. Że z reguły mówimy w okolicach 80%. Ja skalę tak zrobiłam, że jest powyżej 80 i do 80. I jak już mówi się mniej niż 80%, to już jest taki, wiecie, trochę sukces edukacyjny, że udało się zamknąć nauczycieli. I znowu mówię, osoba, która prowadzi webinar i tylko ona rozmawia, więc osobliwa tutaj dana. Tak, popatrzcie, 5 osób powiedziało, że do 20% lekcji, 20 osób, że do 50% czasu na lekcji. Większość z Was uważa, że od 50 do 80% czasu na lekcji. 8 osób uważa, tak jak badali to badacze. W książce Widoczne uczenie się, to jest cała metodologia, ja nie będę Was tutaj zanudzała ją. Natomiast powiem Wam, że kilka lat temu poznałam arkusz takiej obserwacji lekcji jakiegoś tam, już nie pamiętam, któregoś landu w Niemczech, bo tam każdy land ma swoją
nazwijmy to politykę edukacyjną taką jakościową. I oni mieli taki arkusz obserwacji, w którym ich wizytatorzy, tam kontrolerzy, czy jak tam to zwał, mierzyli czas, ile nauczyciel mówi. Jeśli nauczyciel mówił, uwaga, więcej niż 12% czasu, lekcja była uznawana za zmarnowaną. 12%. Czyli ja nawet tego nie zaznaczyłam tutaj na skali. Było to dla mnie bardzo takie poruszające, no ale jak to, przecież ja muszę wytłumaczyć, no to wytłumacz. Wytłumacz zadanie, powiedz jakąś tam nową rzecz, będziemy sobie mówić o elementach dobrej lekcji i bądź moderatorem tego procesu, ale nie zagaduj. I tak jest, że my się wyłączamy przy mówieniu, nie wiem jak, na ile wasza uważność, ale ja wiem, że czasem na webinarach, no to włączam, żeby odznaczyć swoją odpowiedź, ale wiecie, swoje robię gdzieś tam, tu stukam, a osoba mówi. No a uczeń ma na lekcji dodatkową trudność, że no, mówi lekcja po lekcji jest biernym słuchaczem. No i teraz oczywiście jest wyzwanie, co się dzieje na lekcjach zdalnych. Czy dzieciątka mają włączone czy wyłączone kamery? Na początku nie wiem jak u Was, ale u mnie miały wyłączone. Teraz musiałam wprowadzić zasadę włączania chociaż na chwilę i nawet nie po to, żeby ich jakoś tam sprawdzać, że to są oni, tylko z takiej empatycznej potrzeby zobaczenia ich po iluś tam miesiącach, ale naprawdę uciekają gdzieś tam i też jak rozmawiamy, to coraz trudniej jest im być skupionym przed tymi komputerami. I wyzwaniem też jest to, jak prowadzić lekcję, żeby to nie był webinar taki, jak Wam tutaj serwuję, przepraszam. Czyli mówiąc, a było to interaktywne. No więc teraz drugie pytanie, też z wątku czasu. Jak myślicie, ile pytań słyszą uczniowie od nauczycieli, uwaga, w ciągu całego dnia nauki? Powiedzmy, że jest poniedziałek, mam 7 lekcji. Ile pytań usłyszę od 7 nauczycieli na 7 lekcjach? Chyba już mamy jakąś tutaj strukturę, nam się zaczyna zarysowywać. Tak trochę, no powiedziałabym, że łącznie niemalże 70% to jest to te niższe skale, tak? Czyli 35 osób, że do 200 pytań słyszą, 400, 34 osoby, że 200-400. 16 osób, 400-600 pytań i 600-804 osoby. To jest badanie, które przeprowadziła jedna z naszych trenerek. Niektórzy może z Was ją spotkają, czy na warsztatach może już spotkali, a może będzie opiekunką szkoły, chyba jakieś Świnoujście, czyli Laura Piotrowska. Ona dawno, dawno temu przeprowadziła takie badanie, jak obserwowała klasę, tylko że wiecie, nie obserwowała klasy na zasadzie lekcji poszczególnej, tylko na cały dzień poszła do klasy. I jak sama mówi, kolejny dzień z tą klasą, no to ona już się bardzo, bardzo nudziła takim rytuałem, dzień dobry, tam kogo nie ma, kto jest i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które nazwijmy, to powtarzamy na każdej lekcji, jako dla nas ważne i istotne z daną klasą, a klasa to odbiera jako kolejny taki rytuał i któregoś dnia postanowiła liczyć pytania, które nauczyciele zadają. Liczyła każde pytanie i każde pytanie, czyli na przykład, kogo dzisiaj nie ma, kto otworzy okno, kto nie ma pracy domowej, czyje to buty, czyj to plecak, kto teraz rozmawia, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem, dlaczego się odkręcasz, kim był Władysław Jagiełło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak liczyła. I tych pytań w ciągu 6 albo 7 lekcji, tego już nie pamiętam, ale nazwijmy to jednym dniem, było 720. Jak żyjecie. Dla mnie to było, słuchajcie, odkrycie i ja faktycznie zaczęłam zwracać uwagę na to, jak się komunikuję, bo faktycznie zobaczyłam, że komunikuję się za pomocą pytań. Nie mówię zdań, nie mówię komunikatów takich, nazwijmy to, znajmujących, tylko mówię zdania, więc zachęcam, żebyście sobie popatrzyli, nie wiem, czy w edukacji, w czasach edukacji zdalnej, czy jak już wrócicie. Większość z tych pytań jest pytaniami bez odpowiedzi. Bo oczywiście kogo nie ma, jedna osoba gdzieś tam odpowie, ale to są pytania, które są w przestrzeni. Dla nas są one ważne, porządkujące. Pytanie, na ile są
odkrywcze i angażujące dla uczniów. Ale to, że tak powiem, zostawiam na webinar o pytaniach, bo będziecie mieć. Teraz bardziej Was chciałam zainspirować do tego, żebyście pomyśleli, na ile te pytania zachęcają do odpowiedzi. Czy to są pytania, o których ja mogę z osobą w klasie porozmawiać? Czy to jest tak, że to jest moment na rozmowę w parze, na nauczenie się, czy muszę odczekać, aż padnie ileś tam pytań, zanim przejdziemy do lekcji? Czyli to trochę takie wątki, jak jest, w wątku czasu i w wątku tego, czym zajmujemy czas uczniom. No ale gdybyśmy poszli, wiecie, analizą SWOT, czyli mamy jak jest, dlaczego tak jest, no i jak być powinno. Jesteśmy w szkole dla innowatora. Mamy kształcić kompetencje proinnowacyjne, nie będziemy się nimi teraz zajmować, tu bardziej chciałam przywołać jakiś tam, wiecie, zaczyn tego wszystkiego, z powodu czego jesteśmy tutaj. I czy jeśli byliście na szkoleniu w Warszawie, już sobie rozmawialiście o tych, o znaczeniu tych kompetencji, myśleliście o tym, które są ważne w Waszej szkole, jeśli jesteście z tej grupy, która została odwołana, to jest też przed Wami i jak wiecie, będziecie też wybierać sobie wiązki, które Waszym zdaniem warto rozwijać wśród Waszych uczniów. I do kształcenia tych kompetencji, wzmacniania tych kompetencji w Szkole dla Innowatora proponujemy 4 praktyki. I to wiecie, tak? Zadawanie pytań, praca w parach, grupach, informacja zwrotna i praca z błędem. Poszczególne kompetencje nie wydarzą się bez tych 4 praktyk. Składową każdych z tych praktyk jest na przykład wymiana myśli, rozmowa, dyskusja, dialog. I dlatego ta praca w parach jest tak ważna. Teraz krótki slajd, ja nie będę się nad nim jakoś tam zajmowała bardzo długo, tak bardziej, żeby zebrać w jednym miejscu. To jest slajd zrobiony z Waszego kursu internetowego, czyli co daje praca w parach. Już nie będę tutaj o tych wartościach mówiła, to bardziej tak sobie zerknijcie, żeby mieć to wspólne myślenie, a jesteście, to było w pierwszym module, więc jesteście dużo dalej w kursie internetowym. Więc co daje praca w parach? Bardziej bym chciała, żebyśmy teraz już powoli przeszły sobie i przeszli do myślenia, ale jak to zrobić? Więc zanim pomyślimy, jak to zrobić, to chciałabym, żebyśmy sobie złapali takie główne problemy, jakie mamy z planowaniem pracy w parach. Skoro wiemy, że etapy uczenia się to jest właśnie motywacja, rozmowa o zasobach, podpatrywanie innych, ćwiczenie prostych umiejętności i ćwiczenie skomplikowanych zadań. Wyzwaniem jest też głębokość przetwarzania, czyli to, że kilka razy na różnymi ćwiczeniami, na różne sposoby, różnymi poleceniami, zadaniami edukacyjnymi zadam jakąś pracę. Zapraszam Was na Mentimeter, żebyście sobie zerknęli i dali wagę. Jeden to jest to dla mnie wyzwanie. Jedynka to jest, nie jest to dla mnie wyzwaniem, czyli jest to dla mnie łatwe, piąteczka, jest to dla mnie trudne, czyli brak czasu na lekcji, pędzę, mam podstawę programową, jest czas, to jest dla mnie duże wyzwanie. Uczniowie nie potrafią się zachować, nie ma, dużo czasu tracę na to, żeby ich usadzić, bo rozmawiają, bo nie wiem, nie słuchają, rozmawiają nie na temat. I tak dalej. Siedzą ciągle w tych samych ławkach, mam problem z przestrzenią, nie chcę mi się przeświadać, nie wracają w to samo miejsce, no i też nie bardzo wiem, jak się za to zabrać. Z tymi wszystkimi oczywiście wcześniejszymi rzeczami. Zapraszam Was. Też rozumiem, że piątka może nie wystąpić nigdzie, chciałabym znowu złapać sobie tendencję. Co jest dla nas wyzwaniem na ten moment? Tu nam się pokazuje średnia. Zapraszam, żebyście pomyśleli sobie to, co jest dla Was największym wyzwaniem, to żeby gdzieś tam sobie zaznaczać mocniej, a to, co jest tym mniejszym wyzwaniem, to też śmiało jedynki można. Jeszcze chwilkę czekam. Okej, chyba już łapiemy tendencję. Tak jak widzimy, chyba tutaj najbardziej brak czasu na lekcji. 2,9 gdzieś tam na równi idzie z problemem z przestrzenią w klasie,
A dzisiaj to pewnie bym tutaj powinna jeszcze może dać problem z edukacją zdalną, bo to też jakiś tam medium i przestrzeń, ale mamy też problem z zachowaniem uczniów i nie wiem, jak się za to zabrać. Tak naprawdę, gdyby tu jakiś statystyk, wiecie, popatrzył, to by powiedział, że wszystko jest taką medianą, wszystko jest gdzieś tutaj nam w środku bazuje, czyli nie jest to straszne wyzwanie, ale też nie jest to postrzegane jako rzecz oczywista. Chciałam widzieć te Wasze myślenie i tendencje, bo jeśli myślimy o praktyce i o konkretnych pomysłach, o których mówiłyście, pisaliście, to na to też trzeba wiedzieć, na co odpowiadamy. Więc za chwilkę będziemy sobie mówić o różnych rzeczach. Chyba nie, no trochę też powiemy sobie o problemie z przestrzenią w klasie. Chociaż wiem, że macie lada moment myślenie właśnie spotkania odnośnie przestrzeni w klasie, jak ją w szkole, jak ją przearanżować w naszym projekcie, więc być może jest to też będzie dla Was inspiracją do pomyślenia, czy ta przestrzeń będzie wspierała rozmowy w parach, czy ta przestrzeń pomoże Wam realizować tę praktykę i stosować ją gdzieś tam na co dzień. To pomyślicie może sobie też o tym. No dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do tych konkretów, to takie elementy dobrej lekcji. Każda dobra lekcja to atmosfera sprzyjająca uczeniu się, na którą wpływa 1500 rzeczy, nie będziemy się tym tutaj zajmować. Uczenie się czegoś nowego dla mnie. To bardzo mocno na to neurodydaktycy zwracają uwagę, że jeśli jest coś dla mnie nowe, ja się uczę. I to jest ten drugi etap uczenia się, tak? Czyli co umiem, a czego nie umiem, bo jeśli coś umiem, to tracę czas, nudzę się. To jest ten problem z tymi naszymi uczniami, którzy są zdolni i to wiedzą już. Proszę Pani, ja to wiem. Bo kurczę, ile trzeba czekać na 20 następną. Nie? To są te dylematy, co zrobić z tym uczniem, który wie. I to jest też ten problem, o którym mówią też właśnie neurodydaktycy, że mówię uczniowi 1500 razy, że czasownik odpowiada na pytanie, co robi, co się z nim dzieje, a przyjdzie pani na zastępstwo i powie, a wiesz, że... I ten uczeń mówi, ta pani jest dużo lepsza niż moja pani. No i to nie jest tak, że pani powiedziała inną prawdę o czasowniku, tylko pani miała jakiś efekt nowości. Pani inaczej to powiedziała, a ja się uczę tego, co jest dla mnie w jakiś sposób nowe. Kolejny element to jest to, które mówiliśmy sobie, podpatrywanie innych, czyli uczenie się od innych, czy to jest pani, czy to są uczniowie, najlepiej jak to są inni uczniowie. Kolejny ważny element dobrej lekcji to jest własna praca, a własna praktyka. No i wreszcie informacja od nauczyciela, nauczycielki, w którym jestem miejscu. Czy już nabyłam umiejętności, czy nie nabyłam, jak się rozwijać i tak dalej. To są te elementy, które znowu powinny mieć miejsce na każdej lekcji. Już mieliście z Olą webinar na temat informacji zwrotnej, mówiliście sobie o wyzwaniach, jakie tutaj są. Ja oglądałam ten webinar razem z Wami, więc też słyszałam i pytania, i Wasze bolączki gdzieś tutaj, jakie się pojawiały. No więc też myślimy sobie, że to fajnie, jakby się wydarzyło na każdych 45 minutach, natomiast jeśli dobrze jak się wydarzy, nie wiem, w ciągu jakiegoś cyklu lekcji, 5-6 działu, bo zwłaszcza w klasach starszych, na przykład edukacja, nie, szkoła ponadpodstawowa, to tam też pracujemy takimi większymi, możemy pracować większymi kawałkami. W edukacji wczesnoszkolnej, gdzie pani jest z dzieciątkami, nie wiem, 3 godziny, czasem 4 godziny dziennie, ma też i też lepiej zna dzieci, te dzieci nie mijają i tak wiecie, jak na przykład na WOS-ie co 3 sekundy, co 45 minut nowa ekipa przychodzi i odchodzi, więc to jest też inna relacja, więc też to inaczej wygląda. No dobrze, to teraz słuchajcie, chciałabym trochę z Wami porozmawiać na temat Waszych pomysłów, jak to robicie, żebyście powiedzieli i być może też no podzielić się też z Wami tym, jak ja pracuję. I jak sobie myślę o, wiecie, takich moich początkach, dawno, dawno temu, jak byłam początkującą nauczycielką, oczywiście tutaj, wiecie, legendarnie opowiadam z żartem, chodzi mi o to, że to nie jest tak, że wszystko przychodzi i to jest, że także oczywista rzecz jak rozmowa w parach też jest wyzwaniem, też jest no, pewnym sposobem, pewną nauką i też się ponosi porażki i też się człowiek tutaj uczy, więc tym uczeniem się, tym procesem też będę się z Wami dzieliła. Każda lekcja ma swój jakiś początek. Pomyślcie sobie i zapraszam do napisania, jak wykorzystać rozmowę w parach na początku lekcji. Okay? I zapraszam Was, wrzućcie parę pomysłów. Ja będę patrzyła sobie, co macie i też oczywiście to odczytywała, ale też będę i komentowała i dawała różne pomysły na to, te konkrety, jak można to zrobić i po co mi to. Jak wykorzystać rozmowę w parach.
motywacja, zaakcentowanie, rozmowa o tym, co było na wcześniejszej lekcji, w co wczoraj grałaś, spytać o samopoczucie, przygotowanie raportu z poprzedniej, czy by stworzyć atmosferę, czego się nauczyłeś, do powtórki wiadomości, nawiązanie, motywacja, co było, zainteresowanie, powtórzenie, samopoczucie, jak się czujesz, co wiesz na temat, powtórzenie, krótka powtórka, co słychać, co fajnego. Ok, co dziś będziemy robić, co wiemy, powtórzenie, powtórzenie, zachęcenie, powtórzenie, pobudzić, wyobraźnię, stworzyć pozytywną, dobra, jeszcze lepiej, jeszcze lecą, dobra. Jak się czujesz, co będzie na lekcji, czego chciałbyś się nauczyć, wzajemne sprawdzenie. Ojej, przepraszam, uciekło mi, wracam do tamtego slajdu, hej. Przepraszam Was, jeśli mam się na telefonach, ale chciałam jeszcze tutaj poczytać, a niechcący sobie przewinęłam, co wiem, dobra, okej. Okay. Niech się pojawiają jeszcze wypowiedzi, jeśli ja będę sobie przewijała oczywiście. Tak, jak wykorzystać? Zdecydowanie, do budowania atmosfery, do wprowadzania tematu. No i teraz pojawia się pytanie takie konkretniejsze, jak to zrobić? No najłatwiej oczywiście podzielić w pary. Na kursie poznawaliście sobie partnera do rozmowy, co jest też ok. Natomiast ja teraz chciałabym Wam pokazać, może znacie cudowny pomysł, który po prostu dawno temu mnie zainspirował i ja do dzisiaj, nie wiem, z 6 lat już pracuję. Moi uczniowie to znają, nie wiem, czy widać, to są takie kostki. Dawno temu moje dziecko zeżarło kawałek, ale przeżyło ten eksperyment sensoryczny. Jak dziewczyny, hosty, moje kohosty mogą wrzucić ze strony Civitas, jeśli Was zainteresuje oczywiście, kostki edukacyjne, CO, jak wpiszecie w wyszukiwarkę, to tam zaraz się pojawi. Na czym polega moc kostek? Moc kostek polega na tym, że na nich są różne pytania. Nie mam teraz odzwierciedlenia w lustrze, więc nie widzicie dobrze. I tak, kostka niebieska służy temu, żeby rozpocząć lekcję. Mam temat na przykład rozmowa w parach, rzucam dzieciom kostkę i dziecko na przykład czyta. Co już wiesz na ten temat? Rozmawiamy w parach. Ja daję uczniom 2 minutki i uwierzcie, ja się pilnuję bardzo mocno, żeby to były 2 minuty. Tak jak przeżywałam razem z Wami ciszę, kiedy Was prosiłam o zapisanie sobie na kartkach. Na lekcji jest łatwiej, bo w tym czasie mogę uzupełnić oczywiście librusa i obecności. I potem pytam, nie chodzi o to, żeby zapytać wszystkie osoby, tylko żeby zobaczyć ten puls klasy, tak? O czym Wy rozmawialiście? A o czym Wy rozmawialiście? Okej, okay. Jeśli mam czas, mogę zachęcić do drugiego pytania. Powiedzmy, czego jeszcze warto się dowiedzieć? No i znowu w parach. Mogą być te same pary, jeśli pracujecie, nazwijmy to oszczędnie, czyli pary, te same pary, stałe pary na jedną lekcję, po to, żeby ograniczyć mobilność uczniów, ograniczyć jakieś takie, jeśli macie wątpliwości co do tego, jak oni się zachowują, to na każdą lekcję można ustalić te same pary, można to zrobić na tydzień, na miesiąc, w zależności od tego, jak lubicie pracować, jaka dynamika. I kolejne pytanie, tak i znowu sobie rozmawiają i znów jakieś inne osoby pytam, po to, żeby usłyszeć, co się w klasie dzieje. Ja osobiście mam tak ławki ustawione w mojej klasie, że w mojej klasie ławki są w grupy ustawione. Tak, siedzą po 4 osoby, mam bardzo ładną klasę z dywanami i tak dalej, sprzyjającą rozmową i ja robię taką, mam taką zasadę, że mniej więcej co 2 miesiące losujemy nowe usadzenie w ławkach. Uwierzcie, to są emocje. Najbardziej chyba, no oczywiście przeżywają klasy 4, ja uczę klasy 4-8, ale też tym starszym się bardzo to też przeżywają. Zawsze mówię o wartości, także jeśli powiem, żebyście usiedli jak chcecie, to usiądziecie z tymi, z którymi najwięcej przebywacie, a wartością jest to, żeby się uczyć. Tak, jak rozmawiam z inną osobą, trochę się przeglądam w jej poglądach, mogę się czegoś innego dowiedzieć. I chodzi też o to, żeby się uczyć współpracy i tego, że mogę Ciebie nie lubić, ale mamy jakieś wspólne zadanie do zrobienia. W związku z czym na początek ja tak organizuję moją lekcję, że oni są już usadzeni w parach, tak? Czyli wiedzą, kiedy że zmieniliśmy pary i wiedzą, w jakich konfiguracjach pracują. Więc to jest na początek. Jeśli chcemy nowy temat, to tak jak tutaj mówiliście, mogą też sobie porozmawiać, co nowego, co ciekawego u nich się wydarzyło i chodzi o to, żeby odsłuchać ze 2, ze 3 osoby. Mogą być to też te rzeczy, o których mówiliście, czyli co było na ostatniej lekcji, jak najbardziej.
Czy dasz radę też? Tak samo pracuję teraz w edukacji zdalnej, czyli też łączę ich w pary i tak samo jest temat lekcji i chwilka, co wiem, czego nie wiem, czego chciałbym się nauczyć, tylko mniej ich trochę zmieniam, bo łączenie ich w pary, w trójki na Zoomie kosztuje trochę czasu i te 45 minut nie równa się 45 minut czasu rzeczywistego, w związku z czym trochę tego tych jak gdyby interakcji jest mniej, więc staram się im więcej wrzucić w międzyczasie. Widzę, że dużo piszecie na czacie, ale kompletnie tego nie widzę, więc mam nadzieję, że hosty kohosty wyłapują rzeczy ważne i nic mi nie umknie. To był początek lekcji. To teraz, dziękuję, już ktoś odpowiedział. Jak wykorzystać rozmowę w parach do wprowadzenia nowego tematu? Pytania o wiedzę, o samopoczucie. Mam nowy temat, mam Napoleona Bonaparte. Jak go tutaj wprowadzić? Oczywiście cały czas mamy rozmowę w parach. Zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się wyświetla, ponieważ wcześniej wyświetliłam, więc mam... Okej, dobra, są, działa. Skojarzenia, super. Co o tym wiesz? Super. Co ja chwilkę sobie zerknę. Piszcie, ja postaram się, przepraszam, to jest faux-pas z mojej strony, że tak odchodzę, ale teraz sobie przypomniałam o jednej rzeczy, która teraz może Was zainspirować. Co już wiem? Rzucam hasło, czego się dowiemy. Skojarzenia. Okej. Co wiesz na ten temat? Dobra. Dobrze, widzę, że nam się pojawiają podobne rzeczy. Okej. Skojarzenia. Tak mnie tu osoba zainspirowała i dlatego sobie przypomniałam. Super, skojarzenia, ilustracja. Tak, właśnie tak. Nie wiem, czy bawicie się kartami Dixit, czy słyszałeś o tym? Dobra, bardzo, bardzo gorąco Wam polecam karty Dixit. Ja jestem maniaczką, jeśli chodzi o pracę w klasie. Jak się spotkamy na warsztacie, na pewno karty Dixit też będą. No i nie wiem, wyobraźmy sobie, że mam taką kartę. Staram się dole. No i na przykład, w jaki sposób ta karta łączy nam się z Małym Księciem. Jak jesteśmy po czytaniu lektury, teraz właśnie omawiam sobie Małego Księcia i w parach rozmawiacie. Więc to może być taki temat. Z czym kojarzycie? Super. Nawiązanie do poprzedniego tematu. Wszystko się zgadza. Karty Dixit mogą być na początek, na koniec lekcji. Bardzo fajnie pobudzają pracę w nowych parach, czyli tam, gdzie dzieci się jakoś tam wstydzą. Quiz w parach, super. Czyli na przykład, albo na przykład nie lubię jej, nie chcę z nią pracować i teraz muszę pracować. No i kto zacznie? Ty weź. Ej, no ty coś powiedz. Nie wiadomo, kto ma powiedzieć. W związku z czym, jak mam kartę Dixit, to już skojarzy, co wiesz na temat Bonapartego. Po prostu. Zagadka. Bardzo fajnie działają na przykład pytania, zadawanie pytań, czyli jakie masz pytania. Ułóżcie pytania do tematu, a zobaczymy, czy w międzyczasie, w czasie lekcji uzyskamy odpowiedzi na te pytania. Czyli również do wprowadzenia do tego, do nowego tematu, sam fakt, że wprowadzę pytania, sprawia, że później słucham pod kątem tych pytań. Tak kojarzę, z czym się kojarzy, skojarzenia, dużo skojarzeń, nawiązanie do tematu. Dobra, mamy wprowadzenie do nowego tematu. Jezus, ale macie pomysłów. Dobra, pozwolę sobie przełączyć, dobrze, w trosce o czas. Dobra. Teraz, jak wykorzystać rozmowę w parach do wzajemnego uczenia się w tych prostych sytuacjach? Skojarzenia mówiliście. Poszukajcie jeszcze jakichś takich rzeczy, nazwijmy to nieoczywistych. Jeszcze jakieś inne, jak można, w prostych sytuacjach. Przekazują wiedzę, wymiana doświadczeń. Zadawanie prostych pytań, analiza, dać dobre pytanie, prawda, ale sukcesem jest to dobre pytanie. Dzielenie się wiedzą, jeden uczeń jest tutorem, super, jak najbardziej. Bardzo fajnie, już tu w międzyczasie ja sobie będę... Wymiana wiedzy. Jeśli byliście na warsztacie, na pewno pracowaliście metodą grup eksperckich, tak? Czyli że najpierw uczniowie pracują sobie w grupach czteroosobowych, to jest tak maksymalnie, dlatego że tak jak mówi teoria, powyżej czterech osób, pamiętajcie, zaczyna się tak zwane próżniactwo grupowe.
czyli 4 osoby pracują, 5., 6. już jakoś dojadą na plecach, nie trzeba się specjalnie tutaj angażować, ale 4-osobowe też mogą antagonizować, tak? Czyli my dwie przeciwko wam dwóm i jakoś to będzie dalej, jakoś poleci. W każdym razie 4 osoby pracują nad danym zagadnieniem i są ekspertami i uczą inne osoby właśnie z tego kawałka. Storytelling, super, tak. Pomoc koleżeńska, wyjaśnianie rozumienia, nauka przez obserwację, dzielenie się wiedzą. Bardzo ważne jest wspólne rozwiązywanie zadań. Tak patrzę, co się nie pojawiło tutaj. Czyli na przykład z matematyki rozwiązujemy w parze zadanie i najpierw ja mówię na głos, jak rozwiązuję, a potem ty mówisz na głos i ja po prostu ciebie słucham i rozwiązuję. Coś, co bardzo często robi też nauczyciel. Bardzo dobrym też sposobem są wszelkie wspólne pisanie prac, wspólne pisanie wypracowania na języku polskim, czy notatki, co ważne, co nieważne, ustalenie. Jeśli damy kryterium, że macie napisać notatkę, która będzie zawierała jakieś 3 kluczowe informacje, to rozmowa dzieci na temat tego, czy to jest na pewno już kluczowe, jest bardzo takim głębokim przetwarzaniem wiedzy, bo nie dość, że ja muszę wybrać 3 informacje, to teraz muszę wartościować, czy to ważne, czy nieważne, czy my się na tym nauczymy, czy my się na tym nie nauczymy. Więc bardzo fajne. Gorąco wam też, to za chwilę może powiem, jakbyś wykorzystał, super, czyli takie otwarte pytanie budujące, pytanie kluczowe. Dobra, okej. Dzieje się. Pozwolę sobie, co zapamiętałem. Pamiętajmy, że jesteśmy na etapie prostych sytuacji, czyli jeszcze nie jesteśmy w podsumowaniu. Kopiowanie zachowań, wymowy, dobra, tu mamy językowców. Zabawna historia, super. Bardzo fajne jest zadanie takie z kreatywnością, kiedy na przykład mamy słowo pod tytułem, weźmy jakieś słowo lampa. I teraz mamy pojęcie praca w parach. I trzeba stworzyć definicję słowa praca w parach z użyciem słowa lampa. Nie stworzyłam tego wcześniej, niestety, teraz mi przyszło do głowy, więc nie stworzycie mi swoich skojarzeń, ale bardzo fajne, kreatywne myślenie się uruchamia w dzieciach. Dzieci fajnie w to wchodzą, w tych zadaniach w parach. Dobra, pozwolę sobie iść dalej, dobrze? O tutaj. Jak wykorzystać informację zwrotną, jak wykorzystać pracę w parach w udzielaniu informacji zwrotnej. Trochę Ola mówiła, tylko 1,5 godziny dziewczyna rozmówiła o informacji zwrotnej, więc teraz pomyślcie, jak teraz wrzucić pracę w parach do informacji zwrotnej, która jest taka trochę nauczycielska. Mówiliście też zapewne o właśnie ocenie koleżeńskiej. Jak? Wsparcie. Sprawdzanie, wzajemne wskazywanie stron, konstruktywna, czy dobrze zrozumiałeś, wiem co umiem, a czego muszę się nauczyć. To jest, słuchajcie, już ta, chciałam przewinąć, a tu się już przewija. To jest już ten najwyższy level, tak? Bo już teraz ja zrobiłam zadanie, otrzymałam ocenę, mam informację zwrotną i co teraz dalej, tak? Że to już jest znowu bardzo głębokie przetwarzanie. Dobrze, piszecie, ja sobie tutaj zerkam w międzyczasie. Natomiast to, co mnie się też bardzo sprawdza, jak udzielam dzieciom informacji zwrotnej, czyli jak napiszę komentarze, czy to z polskiego, czy to z historii, proszę, żeby każda osoba napisała sobie pod tą pracą w zeszycie, znaczy nie na pracy, tylko w zeszycie sobie napisała, na przykład, nie wiem, to było jakiś tam opowiem, pipa, pamiętnik, teraz klasa 4 pisała. Jakieś tam 4 dni w pamiętniku, ja każdemu dałam informację zwrotną i proszę, żeby dzieci zapisały sobie taką osobistą notatkę w zeszycie, która brzmi tak, jestem dobra w, no i pisze. Następnym razem, pisząc pamiętnik, muszę pamiętać o. I piszę sobie te moje uwagi. To jest też taki problem, że bardzo często my zabieramy pracę, mamy u siebie, bo oczywiście tam rozporządzenie mówi o przechowywaniu pracy i tak dalej. No i teraz, czy dzieci pamiętają to, jaka była informacja zwrotna, jeśli nie jest napisana w zeszycie. I teraz proszę następnie, jak już to sobie zapisały, żeby usiadły sobie nawzajem, gdzieś tam obok siebie i w parach porozmawiały nawzajem, w czym ty byłaś dobry, w czym ty byłeś dobry, nad czym musisz pracować i zadają sobie pytanie,
jakiej pomocy potrzebujesz albo czego potrzebujesz, no, żeby to poprawić. Strasznie to lubię, muszę Wam powiedzieć. Nie wychodzi to za pierwszym razem, nie wychodzi za drugim i za trzecim. Jest to takie, wiecie, bardzo trudne pytanie z metapoziomu, w związku z czym nie każde dziecko jest już na tym metapoziomie takiej refleksji, autorefleksji, też chęci im pomocy, takiej empatii. W związku z czym, tak, na czym kolega musi popracować, w związku z czym jest to bardzo, bardzo takie zadanie głębokie, ale ja na przykład widzę, rok temu oddawałam klasę gimnazjum, która przez 3 lata pracowała na wszystkie sposoby, na przykład pracą w parach i całym ocenianiu kształtującym, że wyszły bardzo świadome dzieci, wiecie, naprawdę, aż szkoda, że się rozpadli jako klasa, poszli do różne miejsca, dlatego że to były osoby, które już bardzo świadomie rozmawiały o różnych rzeczach i to się nie wydarzyło we wrześniu czy w listopadzie pierwszej klasy, tylko to był bardzo długi proces. Kolejną rzeczą przy informacji zwrotnej jest ta ocena koleżeńska, o której tutaj piszecie. Ja też mówiłam na wcześniejszym webinarze i to koniecznie chcę tutaj podkreślić, to jest też ta informacja zwrotna do siebie nawzajem, po wspólnej pracy w parach, wspólnej pracy w grupach. Ja jestem ogromną zwolenniczką wdzięczności, czyli mówienia sobie, za co Ci dziękuję. Co jakiś czas robię, czy to w grupach, jeśli pracowali w grupie, zwłaszcza jeśli, tak jak Wam mówiłam, u mnie klasy są ustawione w grupy i zmieniam mniej więcej co 2 miesiące losuję, to zawsze na tej lekcji, na której losuję nowe osoby, jest moment na to, żeby sobie podziękować za jakąś wspólną pracę. Czyli na przykład, nie wiem, pomogło mi, jak zrobiłaś coś tam, albo, nie wiem, mobilizowałaś mnie do jakiejś tam pracy. Oczywiście na początku jest to coraz trudniejsze, znaczy na początku jest to trudne, z czasem się tego uczą, dawno temu przed pandemią, jak to mówi moje dziecko, mamo, dawno temu przed pandemią, to takie już jest, wiecie, określenie czasu. Więc przed pandemią mieliśmy taką lekcję o rybaku i złotej rybce, 4. klasa. No i mieli wystawiać, robić kukiełki, robić teatrzyk. No i po prostu była czarna rozpacz, bo dziewczynka była nie w tej grupie, co chciała być. I efekt był taki, że wiecie, płacz chłopca jednego, płacz dziewczynki drugiej, 4-osobowa grupa. No i wiecie, to jest tak, że kurczę, przecież nie chodzi o to, żeby edukacja była takim no, szlochem i w ogóle, no ale no dobra, rozmawiamy, no co to znaczy, ta tarata, jak ty płaczesz, to jak myślisz, co myśli grupa, no dobra, zostajemy w tej grupie pracowani. Na koniec euforia, jesteśmy najfajniejszą grupą, no to za co sobie podziękujecie? I ten chłopiec, który strasznie płakał, podziękował, że mimo wszystko dziewczyny chciały z nim pracować. Wiecie, ja po prostu widziałam, jak oni dalej poszli. Że to jest tak, że jak następnym razem będzie ta osoba z tą osobą, chciałam już powiedzieć imię, ale z szacunku i z RODO się powstrzymam, to jest tak, że oni wykonali jakąś dużą pracę i dzięki temu, że sobie powiedzieli tak, jakieś tam dziękuję, poszli gdzieś tam krok dalej, tak, wsparcie, wiem, co umiem, czego muszę zrobić. Praca w parach kosztuje czas, tak jak sobie pisaliście. Ja osobiście uważam, że czasem jest tak, że nauczyciele mnie pytają, jak na przykład obserwują moją lekcję, czy ja na pewno wiem, o czym uczniowie rozmawiają. Jest to, wiecie, takie wyzwanie, ale też staram się, nauczyłam się chyba ufać uczniom, czyli na przykład jeżeli jest hasło pod tytułem Napoleon Bonaparte i rozmawiamy sobie o kodeksie, który wprowadził w 1804 roku i zastanawiamy się, który zapis kodeksu był jakiś tam ważny i dzisiaj by się przydał w Polsce na przykład. I na to daję powiedzmy 3-4 minuty, zawsze bardzo konkretnie określam czas tej rozmowy w parach. I potem pytam, tak, o czym wy rozmawiałyście, co ustaliłyście? I na przykład, nie wiem, osoby nie wiedzą, bo rozmawiały o nowym smartfonie, który ktoś tam dostał. No to daję informacje, tak? Niestety nie uzyskałam tej informacji od was. Przy następnym pytaniu wrócę do was, bo zależy mi na tym, żebyście pracowały. Z reguły to już wystarcza. Nie wiem, może ze 2 razy w życiu zdarzyło mi się, że wiecie, nawet nie kojarzę, że musiała 1 postawić, że takie partnerskie traktowanie, atmosfera zdrowa, bezpieczna i też w komunikacie takim, że widzę, że nie pracujecie, a zależą i powoduje, że oni się bardzo mobilizują. I znów, nie chodzi o to, żeby zapytać wszystkich, tylko chodzi o to, żeby złapać puls. No i przechodzimy jak gdyby do końca lekcji, tu się cały czas wypisujecie, a ja mi tu czas leci, więc staram się szybko mówić, więc wrócę do kostek i do informacji zwrotnej, bo też informację zwrotną traktuję jako informację zwrotną do nauczyciela. Pokazywałam Wam 2 kostki, ponieważ na koniec lekcji jest kostka czerwona, która jest podsumowaniem. Czyli na przykład jest, o to jest temat, który jest po prostu niesamowity, teraz chciałabym go Wam zadać i zaraz Wam zadam. Jak zastosujesz ten temat w życiu? Czyli pracę w parach, jak to i w grupie zastosować? Albo na przykład pytanie, co z tego tematu powinniśmy zapamiętać?
Ja już mam taki rytuał, że na koniec lekcji obowiązkowo ktoś tam losuje pytanie. Nie musicie mieć tych kostek też. Oczywiście to nie jest tak, że ja tutaj, wiecie, lokuję produkt jakiś. Właśnie tego nie powiedziałam, a to istotne. Możecie ze strony Civitas, po prostu tam są też pytania, jeśli w międzyczasie weszliście sobie, tam są te pytania i bardzo często nauczyciele robią tak, że spisują te pytania na plakacie 1, 2, 3, 4 i po prostu zwykłą kostką rzucają i na przykład wychodzi, nie wiem, 3. Proszę, czytamy trzecie pytanie, więc wcale nie trzeba mieć tych kostek, które są generalnie fajnym gadżetem, ale też bez szału, można bez nich żyć. Natomiast zachęcam Was do myślenia o takich refleksyjnych pytaniach. Jak myślę sobie o sobie jako o osobie, która prowadzi lekcję, ja planuję moją lekcję tak naprawdę na 30 minut. Dlatego, że 15 minut to jest na to motywowanie, zagajanie, na ten pierwszy krok i na wykorzystanie pytań z niebieskiej kostki. I muszę mieć też czas na podsumowanie, na zrobienie stop klatki, w jakim jestem miejscu i na tą informację też trochę dla mnie, no, czy jesteśmy w tym samym miejscu, jak ja sobie założyłam, tak? Na sprawdzenie celów lekcji, na sprawdzenie kryteriów, czy wszyscy je osiągnęli, jak się mają. No i popatrzenie sobie, co ma być tym naszym następnym krokiem. Więc to jest wtedy ta czerwona kropka. Ale piszecie, piszecie, ja tutaj, wiecie, czytam, czytam, mam wrażenie, że mogę mieć rozbiegany wzrok w waszej kamerze, ale to tylko dlatego, że staram się ogarnąć współpracę, uczniowie sprawdzają sobie nawzajem i tak dalej. Dobrze, słuchajcie, trochę szybko, mam nadzieję, że jakoś wyczerpuję pomysły. Znaczy wasze zapotrzebowanie. Jeśli zapisujecie pytania i dziewczyny je wyłapują, to zaraz będzie sesja pytań. Natomiast teraz chciałabym was właśnie, tak wiecie, dużo się działo, dużo skakało przed ekranem. Za chwilkę kończymy i chciałabym tak, żebyście chwilkę sobie pomyśleli jakąś taką, nad taką refleksją właśnie, co zabieracie ze sobą, co było tu dla was jakoś tam inspirujące, może ważne, może przypomnieliście coś sobie, bo faktycznie tak jest, a może przekonaliście się, że jesteście w dobrym miejscu, a może no właśnie coś tam wam zarezonowało. Więc pomyślcie sobie o tym, o takiej refleksji i zaproszę was do ostatni raz na Mentimeter, czyli poproszę was, żebyście tę swoją refleksję zapisali w jednym słowie. Dobrze? I zaproszę was do ostatniej chmury wyrazów. I zapraszam do podzielenia się jakąś tam myślą, z którą wychodzicie. Kostka, wiedziałam. Nawet nadgryziona, wiecie, zębem czasu mojego dziecka nie traci na aktualności. Losowanie, tu ktoś napisał, no właśnie, losować, losować, kurczę, chyba mam wrażenie, że za mało jeszcze o tym powiedziałam. Ale to wiecie, no, czy na pewno za mało powiedziałam, nagadałam się tyle. Że umiem, super, pomysł, dużo do przemyślenia, konkretne wskazówki, cieszę się. Kostki, Dixit, losowanie, inspiracja, tak mi się zmienia, że znowu mam takie dziwne miny robię w kamerze, przepraszam. Spokojnie sobie płyniecie z refleksjami, dużo do przemyślenia, kurczę, ja bym chciała być przy was i porozmyślać sobie o was, bo człowiek się uczy, jak wchodzi na ten właśnie metapoziom i sobie rozmyśla, więc to są ważne rzeczy. Naprawdę refleksja mniej gadania po godzinę 15 gadaniu to jest, dziękuję bardzo za tę refleksję. Poszukiwania. Słuchajcie, no, jeśli jesteście w grupie B, to jest nieduże prawdopodobieństwo, że lada moment się spotkamy jakoś. Jeśli jesteście z Białegostoku, to lada moment się spotkamy, ale też wierzę, że w różnych innych konfiguracjach się spotkamy i mam nadzieję, że będziemy się mogli inspirować i motywować dalej. Dziękuję wam bardzo. Cała prezentacja z tymi waszymi wynikami zostanie do was wysłana, tak żebyście mieli taki, wiecie. No oczywiście toniemy w różnych papierach, ale jakbyście chciały, chcieli sobie zerknąć i
i pomyśleć czasem refleksyjnie o pracy w parach, to też będziecie mieć jakieś tam obrazy, które nam tutaj powstały w postaci chociażby zacnych wykresów. Z mojej strony tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Mam chwilę, trzy oddechy i zerknę sobie zaraz na pytania, bo być może coś się pojawiło, czego nie poruszałam w czasie prezentacji, więc zaraz mi Ewa tutaj wrzuci. Więc póki co dziękuję bardzo. Dziękuję, Beniu, za takie szerokie, dogłębne omówienie tematu. Pytań może nie jest wiele, bo chyba nie było za bardzo czasu, żeby pisać. Uczestnicy byli zainteresowani. Ja jeszcze przypomnę, że niedługo będzie kolejne webinarium o pracy z błędem, o którym powie Magda Bogusławska. To jest też jedna z czterech praktyk, o których ty mówiłaś. To będzie rozwinięcie webinarium, które było na początku kwietnia. Także już kolejna, trzecia praktyka. A pytania, które mamy zadane podczas tego webinarium, no to o kostkach, tak? Czy pytania z tych kostek się losuje? To jeśli mogę. Wiecie, no wy jesteście moderatorkami tego procesu, czyli jak na przykład bardzo mi zależy na odpowiedzi, nie wiem, na pytanie któreś tam, co Cię zaciekawiło w tym temacie, to ja po prostu mówię, słuchajcie, odpowiadę, zastanówcie się teraz nad tym i nad tym. Ale bardzo dużą wartością jest losowanie i wtedy faktycznie oni sobie losują i wybierają pytanie, mają też taką, wiecie, takie poczucie, że to oni są sprawcami, sprawczyniami tutaj tego, co się tutaj wydarza, co też jest fajne, ale nie boimy się, nie powiem narzucania, ale też no, widzicie, co się dzieje w klasie, być może to jest ważne teraz, żeby zadać to pytanie, więc tak jak czujecie, wasze doświadczenie tutaj jest absolutnie ważne. Jeszcze wcześniej to też o losowaniu, w jaki sposób uczniowie losują, z kim będą siedzieć? A, no to tutaj, o cholerka, to robię cały webinar o losowaniu. Jestem po prostu, wiecie, jestem pani gadżet, ja mam milion rzeczy, serio, serio, ale takie, wiecie, podstawą są patyczki. Ja pracuję na patyczkach, tak wiecie, w duchu CEO i tak dalej, czyli u mnie każda klasa ma, no nie mam ze sobą tutaj, bo są w szkole, kupuję patyczki uczciwie w aptece, 3,50 za 100 patyczków do gardła i każda klasa na dzień dobry dostaje swój patyczek i osoby się piszą swoje imię. Ja mam tak poustawiane u siebie, bo tych klas oczywiście dużo uczę, ale dla mnie jest wartością to, że oni nie piszą swojego numeru. Mam ten przywilej, że mam swoją pracownię. Wiem, że szkoły, w których nauczyciele chodzą po pracowniach, to po prostu mają w każdej pracowni patyczki z numerkami, tyle ile jest tam osób, to tam wybierają. Więc można w ten sposób. Można być, wiecie, dzieci uwielbiają cukierki. Można. Można, kurczę, nie mam, bo mi dziecko wyniosło z tego pokoju, ale wiecie, ja to na serio mogę cały o gadżetach opowiadać. Po prostu znowu nie lokuję tutaj, ale Tiger te sprawy sklep gorąco polecam, ponieważ mają takie duże karty do gry. I ja te karty mam zawsze ze sobą i tam na przykład tymi kartami, tak? Kto wylosuje, damy siedzą tu, asy tu, tam nie wiem, dziewiątki tu, jak gdyby nie ma znaczenia i później można tym się bawić. No naprawdę w duszy Wam gra tysiąc sposobów na losowanie, każdy jest dobry. Kolejne pytanie to jak dzielić na pary zdalnie uczniów? Jak podzielić na pary? Wiecie co, tak, częściej łączę w trójki, bo mniej mi czasu schodzi to łączenie, więc częściej pracuję w trójkach wtedy. No i po prostu, jeśli pracujecie na Zoomie, to on pokazuje taką całą listę osób i odhaczacie sobie osobę tam raz, dwa, trzy i ładuje ich do tego break roomu, do pokoju i potem już na liście zostają osoby, które zostały, tak? Czyli nie ma opcji przepisania tej samej osoby po raz drugi do jakiejś tam innej grupy. I tak sukcesywnie, sukcesywnie, tylko że zdalnie, tak jak Wam mówiłam, częściej pracuję tak, że najpierw mówię, 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 mówię i wtedy daję więcej czasu na rozmowę w parach. Normalnie na rozmowę w parach daję 2, 3, no maks 4 minuty, żeby była interakcja, a tutaj te internety jednak kosztują czas. I raz, że daję podzielenie się w parze, już też proszę o jakieś zadanie związane, już wiecie, tutaj z uczeniem się i powiedzmy daję 15 minut, po 15 minutach wychodzą z tych grup. Bardzo często proszę, żeby nie było możliwości, żeby o tym porozmawiać. Pracuję też na Padlecie na przykład, tak, czyli że od razu zapisują na Padlecie jakieś tam swoje przemyślenia, z tego zostaje tam, można też na Jimboardzie, można na googlowskich jakichś dokumentach, no znowu, co Wam w duszy gra, to co jest dla Was bliskie gdzieś tam pracy, to wykorzystujcie, na pewno będzie dobrym narzędziem. Kolejne pytanie to jest, jak często zmieniać pary w klasie?
To wszystko zależy oczywiście, ile macie lekcji. Jeżeli ja mam język polski, tak, czyli mam 5 godzin tygodniowo z klasami, no to ta dynamika jest większa, tak? Czyli to tutaj co miesiąc, powiecie, 20 godzin już, tak? Na historii, której mam na przykład 2 godziny w tygodniu, a w klasie czwartej jest 1 godzina, to naprawdę tak plus, minus od świąt do świąt, wiecie, w jakimś tam listopadzie, przed feriami, z okazji świąt Wielkanocy zmienialiśmy, tak na miękko, tak jak widzicie, że już dzieci mogły się zmęczyć sobą. Jeszcze jest pytanie z początku Twojej prezentacji. Co z czasem poświęconym na mówienie przez nauczyciela na lekcji języka obcego? To chyba było to. Tak, no to oczywiście nauczyciel języka obcego musi modelować, prawda? Więc tutaj absolutnie musi modelować. No ale oczywiście są takie zadania, kiedy uczniowie też muszą mówić, tak? Uczeń uczy się mówiąc, tak, tego języka również, w związku z czym też musi jak najwięcej mówić po to, żeby popełniać błędy. Więc tutaj oczywiście nie wylewamy dziecka z kąpielą i nauczyciel języka obcego teraz nie milknie, bo 80% w ogóle jest, wiecie, psychoza, będzie powiedziane w webinarze, w szkole innowatora, więc teraz wszystko musi być inaczej. Nie, 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 zachowujemy zdrowy tutaj rozsądek. Ja bardziej zachęcam po prostu do refleksji, żeby sobie pomyśleć, jak to jest, czy nie mało, czy nie dużo, czy mogę dać więcej przestrzeni dzieciom, czy mogą oni więcej, czy może w parze mogą sobie mówić i wyłapywać tylko rzeczy, na przykład tylko Wam powiedzieć, z jakim słowem pojawił się kłopot i ja już wtedy zyskuję od każdej pary, nie wiem, 8 słów, które na głos później wszyscy razem, chórem powtarzamy, tak żeby przy okazji na tym błędzie się wszyscy nauczyli, bo wiemy, że uczymy się na błędach i tak dalej. No to na razie to są wszystkie pytania, które się pojawiły podczas Twojej prezentacji. Także bardzo Ci dziękuję za wyczerpające omówienie tematu. Szybko, żeby tutaj zdążyć ze wszystkim. Widzę Basię Hrynkiewicz, która pisze o Białymstoku. Tak, Basiu, już niebawem dowiesz się terminie. Ale zapraszam może do jakichś refleksji, komentowania, jeszcze dyskusji na naszą grupę facebookową, jakbyście mieli jakieś, nie wiem, swoje uwagi, refleksje, pytania, jak losować, jak dzielić i tak dalej uczniów, na pary, na grupy. To myślę, że tam można też jeszcze podyskutować. Bardzo Ci dziękuję, Bernardeto, za omówienie. Bardzo, bardzo. Do zobaczenia wkrótce znów gdzieś. Szanowni nauczyciele, bo to naprawdę ja bardzo doceniam, bo ja też skaczę z webinaru od webinaru i tak mi się wydawało, że na początku muszę być na wszystkim. I myślałam, że już zgubię, jak zaczynałam webinar o 23, to już dochodziłam do wniosku, że chyba coś jest nie tak, więc spokój, refleksja, relaksacja to są rzeczy, których się bardzo, bardzo trzymajcie. Bardzo dziękuję za tutaj dziewczynom za obsługę. No powodzenia, spotkajmy się gdzieś i pracujcie, rozmawiając w parach. Dziękujemy za Waszą obecność, za aktywność, za wysłuchanie. Zapraszamy na naszą grupę facebookową i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję.